Agnieszka Mleczko, dzień dobry, zapraszam na informacje telewizji DAMI. W sobotę w hali Radomskiego Centrum Sportu odbyła się konwencja przyszłości Platformy Obywatelskiej. Czołowi politycy tego ugrupowania podsumowali minione miesiące działalności i przedstawili swój program na najbliższe wybory. Donald Tusk swoje przemówienie rozpoczął od podsumowania ostatnich miesięcy, w których podróżował po Polsce i rozmawiał z mieszkańcami na temat ich problemów. Wspomniał kwestię inflacji, problemów przedsiębiorców w związku ze wzrostem cen, minimalne podwyżki pensji nauczycieli, podwyżkę stóp procentowych i rat kredytów, a także znaczące skoki cen paliwa czy gazu. Władza może kłamać, telewizja może kłamać, ale liczby nie kłamią. Chcę wyraźnie powiedzieć, że jeśli ktoś potrafi walczyć z drożyzną, jeśli ktoś potrafił inflację wziąć za gardło i ją zdusić do zera, to był mój rząd. Skończy się PiS, skończy się drożyzna. Tusk nawiązał także do Radomskiego czerwca 76. Tutaj ludzie wyszli na ulicę, bo mieli dosyć drożyzny, a władza im odpowiedziała przemocą, pogardą, kłamstwem. Ludzie wyszli na ulicę, bo dowiedzieli się, że nie są w stanie przeżyć ich rodziny od pierwszego do pierwszego. Wiecie, jak tak spojrzymy na Radom roku 76, jak spojrzymy na Polskę dzisiejszą, to muszę wam powiedzieć, że ten obraz jest tak podobny, że właściwie powinien doprowadzać do rozpaczy. Przewodniczący PO poruszył także kwestię pedofilii w Kościele czy Adama Glapińskiego jako prezesa NBP. W sobotniej konwencji uczestniczyło około 6 tysięcy osób z całego kraju. Tylko w dwóch szkołach w Radomiu 100% uczniów zdało maturę. To uczniowie Kochanowskiego i Muzycznej. Średnia zdawalność wyniosła 83,7%. W tym roku w Radomiu do matury przystąpiło ponad 2300 uczniów, a egzamin dojrzałości zdało ponad 1900 osób. Tylko w 6 liceum imienia Jana Kochanowskiego i w Zespole Szkół Muzycznych maturę zdało 100% uczniów. W Koperniku, Konopnickiej, Czachowskim i Chałubińskim zdawalność wyniosła nieco mniej, bo 99%, a w Traugutcie 95%. Wśród szkół zawodowych i technicznych najwyżej uplasował się elektronik z wynikiem 91%. Na drugim miejscu znalazł się plastyk, tu akurat 89%, a na trzecim zespół szkół technicznych 86% zdawalności. Ten wynik jest lepszy niż w ubiegłym roku i lepszy niż średni wynik dla całej Polski. To potwierdza, że nasze szkoły pracowały dobrze w trudnym czasie pandemii. Ogółem w Polsce do egzaminu przystąpiło ponad 268 tysięcy osób, w tym 34 uczniów z Ukrainy. Średnia zdawalność matury w Polsce wyniosła 78,2%, prawo do poprawki ma 15,5%, a egzaminu nie zdało 6,6% osób. Średnie wyniki poszczególnych przedmiotów wyniosły język polski 54%, matematyka 58%, język angielski 76% i język niemiecki 57%. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniając również wyniki zdających w terminie dodatkowym i poprawkowym, poznamy 9 września. Wojna, bezpieczeństwo kraju, inflacja i kryzys żywnościowy były tematami ostatniego spotkania prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z mieszkańcami w Lipsku. Wierzcie mi państwo, że modernizacja polskiej armii jest potrzebna do takiego poziomu, żeby nikt nie odważył się nas zaatakować, powiedział prezydent. We wtorkowe popołudnie w Lipsku prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się z samorządowcami i mieszkańcami. Początkowo wydarzenie miało się odbyć na Placu Herbowym, ale ze względu na deszcz zostało przeniesione do Lipskiego Centrum Kultury. Tu nie zmieścili się jednak wszyscy chętni. Prezydent zwrócił się do przybyłych wyważonym tonem i słowami. Nie było politycznych wycieczek, wskazywania winnych czy obarczania opozycji winą za cokolwiek. Duda przez blisko 30 minut mówił o bolączkach kraju w kontekście gospodarki, inflacji, pandemii i wojny na Ukrainie, a co za tym idzie, także o bezpieczeństwie. Ostatni raz gościł w Lipsku w 2015 roku, ale wówczas był kandydatem na prezydenta. Nie spodziewałem się ani, że przyjdzie pandemia koronawirusa,
która będzie nieszczęściem dla bardzo wielu z nas, dla wielu naszych rodzin. Nie spodziewałem się absolutnie tego, że przyjdzie taka wojna w naszym sąsiedztwie na Ukrainie, która spowoduje, że zadrży nie tylko cały nasz region, nie tylko cała Europa, ale że tak naprawdę zadrży cały świat. Andrzej Duda podkreślił, że polskie sprawy w aspekcie międzynarodowym są bardzo ważne nie tylko w kontekście pandemii, wojny, dramatycznie rosnących cen czy inflacji. Duda stwierdził, że to dzięki odważnej polityce rządu udało się przetrwać wielu firmom. Podziękował także polskim rolnikom za trud i pracę, bo to oni wytwarzają żywność. Nie został pominięty temat 14 emerytur, które przy szalejących cenach mają być dla niektórych ratunkiem. Proszę Państwa, przede wszystkim o to, żebyście byli spokojni. Działamy na co dzień i czuwamy. Czynimy teraz także i wszystko, żeby jak najbardziej zminimalizować tą presję inflacyjną. Wczoraj miałem długą dyskusję z dziennikarzami. Niektórzy z nich dopytywali mnie, jak pan widzi taką presję inflacyjną, to dlaczego pan się zgodził na podpisanie ustawy o 14 emeryturze? No bo jestem, proszę Państwa, normalny. Dlatego się na to zgodziłem. Duda zaznaczył, że to dzięki wcześniejszemu planowaniu i budowie gazociągów w Świnoujściu i kolektorów tylko na chwilę, gdy Putin podjął decyzję o zakręceniu kurka, nasz kraj miał problemy z dostawą gazu. Była też mowa o konieczności wzmocnienia polskiej armii, także o staraniach o zwiększenie liczby wojsk USA na terenie naszego kraju i pojawieniu się stałych jednostek wojsk amerykańskich w Polsce. Mamy dzisiaj najmocniejsze zabezpieczenie natowskie, jakie w ogóle jest w naszej części Europy. Właśnie poprzez obecność Armii Stanów Zjednoczonych i innych armii NATO. Czy jest ono nam dzisiaj potrzebne? Tak, jest nam potrzebne, dlatego że nasza armia wymaga modernizacji. Wymaga wzmocnienia zarówno ilościowego, jak i jakościowego. Ten proces realizujemy. Proszę Państwa, to jest proces drogi. Będziemy musieli wydać na to ogromne pieniądze. Byłem w Borodziance na przedmieściach Kijowa i byłem w Irpieniu i widziałem, co potrafią zrobić rosyjscy sołdaci. I wierzcie mi Państwo, modernizacja polskiej armii jest potrzebna do takiego poziomu, żeby nikt nie odważył się nas zaatakować. Już niedługo stare targowisko Śląska przejdzie do historii, a pojawi się nowe, uporządkowane i estetyczne. Miasto zaakceptowało zmienioną koncepcję zagospodarowania terenu przy ulicy Śląskiej, Kolejowej i Poznańskiej. Jeszcze w maju handlujący głównie artykułami przemysłowymi na części targu między ulicami Poznańską a Kolejową przenieśli się na nieużywany już od kilku lat plac od strony ulicy Śląskiej. To tymczasowy lokum kupców do czasu zakończenia planowanej od dawna przez spółkę Feniks inwestycji. Opuszczone budynki i stragany rozebrano, wyburzono także stojące przy ulicy Poznańskiej należące wcześniej do prywatnych osób budki. Wkrótce rozpoczną się tu prace budowlane polegające na przygotowaniu gruntu pod pawilony handlowe. Będzie to pierwszy etap prac zmierzający do ustawienia od strony ulicy Poznańskiej około 60 pawilonów wraz z ciągiem pieszym. Teren jest na tyle duży, że zmieści się na nim park handlowy, pawilony i parking dla klientów. Zgodę na zmodyfikowane plany musiało wydać miasto, bo inwestycja w części miałaby być realizowana na dzierżawionych od gminy działkach. Kilka dni temu spółka Feniks doczekała się pozytywnej decyzji. Przypomnijmy, w sierpniu ubiegłego roku radni zgodzili się na przedłużenie spółce do 2031 roku dzierżawy terenu między ulicą Kolejową, Poznańską, Śląską i Staroopatowską. Wprowadzenie obligacji antyinflacyjnych, ograniczenie wydatków rządzących czy wykorzystanie pieniędzy unijnych. To postulaty przedstawicieli Polski 2050 w sprawie walki z inflacją. Eksperci prognozują, że inflacja może osiągnąć 18, a nawet 20%. Musimy działać, tłumaczą przedstawiciele ugrupowania. W czwartek radomskie struktury Polski 2050 zorganizowały konferencję, na której zaprezentowały sposoby, wedle których trzeba, zdaniem partii, walczyć z inflacją. Nasze życie staje się coraz droższe, natomiast w naszych portfelach nie przybywa pieniędzy, a pieniądz traci na swojej wartości. Jako Polska 2050 i partia Polska 2050 Szymona Hołowni wraz z kołem parlamentarnym na nadzwyczajnym posiedzeniu postanowiliśmy wypracować wspólnie zasady, które mają pomóc Polkom, Polakom w obecnej sytuacji. Buczyńska wymieniała m.in. kwestię wyemitowania przez Narodowy Bank Polski
obligacji antyinflacyjnych, zawieszenie przez jakiś czas tak zwanego podatku Belki, czyli podatku od dochodów kapitałowych, dojście do porozumienia przez polski rząd z Unią Europejską w sprawie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, wprowadzenie waluty euro czy tworzenie połączeń komunikacyjnych, dzięki czemu zmalałaby potrzeba korzystania z samochodu. Buczyńska, a także inny uczestnik konferencji Jacek Kozłowski zwrócili uwagę na dużą liczbę pracowników administracyjnych, zwłaszcza w rządzie. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby w rządzie po 1989 roku było tylu wiceministrów i podsekretarzy stanu. Nigdy nie było takiej sytuacji, że 60 posłów PiS-u pełni równocześnie funkcje ministrów i sekretarzy stanu. To jest rzecz niespotykana. Zarówno w ostatnim 30-leciu w historii Polski, jak i w Europie. Nie ma takiego rządu drugiego w Europie, gdzie posłowie uczyniliby sobie z zasiadania w urzędach administracji publicznej dodatkowe źródło dochodów. Poza tym, gdzie tutaj zasada podziału, trójpodziału władz. Kozłowski przedstawił również 10 zasad, którymi powinna kierować się demokratyczna opozycja. Dotyczą one m.in. szanowania światopoglądu każdego mieszkańca kraju, państwa równego dla każdego obywatela, kwestii ekologii, transformacji energetycznej, ochrony zdrowia czy zlikwidowania partyjniactwa w spółkach Skarbu Państwa. Od ich spełnienia przez inne partie Polska 2050 warunkuje stworzenie wspólnych list wyborczych. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Agnieszka Mleczko, dziękuję bardzo. Zapraszam teraz na prognozę pogody. Do zobaczenia.